Siostry i bracia, w przedostatnią niedzielę roku kościelnego rozpoczynamy nasze nabożeństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Czytamy w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, 10 wierszu. To słowo jest hasłem tego dnia i tygodnia, który rozpoczynamy. Serdecznie was wszystkich witam na dzisiejszym nabożeństwie. Was zgromadzonych tutaj w Kościele Świętej Trójcy i wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie dzięki transmisji internetowej, którą dzisiaj realizuje pan Jarosław Błaszkowski. W śpiewie prowadzą nas Zuzanna Kuźniak, kantor, i Damian Skowroński, organy. W liturgii czytania dzisiejszej niedzieli będą głosić Paulina Halamska i Marcin Jakobi. Dbają o nasze bezpieczeństwo dzisiaj Maria Ogórek i Oliver Knapik. Proszę serdecznie o przestrzeganie zasad, które obowiązują w okresie pandemii. Siostry i bracia, złączmy nasze głosy w pierwszej naszej modlitwie i pieśni zapisanej pod numerem 309. Wyciągam, Panie, ręce do Ciebie. Dusza moja pragnie Ciebie, jak ze skłaśnienia. Wysłuchaj mnie rychło, Panie, bo duch mój omdlewa. I nie daj mi o świcie doznać łaski Twojej. Wskaż mi drogę, którą mam chodzić.
Świętemu. Jak było od początku, jak jest i jak będzie, na wieki wieków. Amen. Wszechmogący Boże, nasz Ojcze, Ty nas stworzyłeś i powierzyłeś nam zadania w tym życiu. Mocą Ducha Świętego wzmocnij w nas wiarę i nadzieję w Chrystusa, abyśmy zawsze byli gotowi na rozliczenie się z naszego życia przed Tobą. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Pan niech będzie z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Starego Testamentu przeznaczone na dzisiejszą niedzielę znajdujemy zapisane w Księdze Hioba w 14 rozdziale w wersach od 1 do 17. Człowiek urodzony przez kobietę ma życie krótkie i pełne niepokoju. Jak kwiat wyrasta i więdnie, jak cień przemija i nie pozostaje. Na takiego otwierasz Twe oczy i przyprowadzasz mnie na swój sąd. Czy może ktoś urodzić czyste z nieczystego? Nie, nie ma nikogo takiego. Ustalone są dni człowieka, a liczba jego miesięcy policzona u Ciebie. Wyznaczyłeś mu granicę, której nie przekroczy. Odwróć od niego swój wzrok, zostaw go. Niech raduje się swoim dniem jak najemnik. Nawet drzewo ma nadzieję, choć je zetną, znowu się odrodzi i nie zabraknie mu młodych pędów. Choć zestarzeje się jego korzeń w ziemi i obumrze jego pień w piasku, to gdy poczuje wilgoć, odrasta i wypuszcza gałęzie jak młoda roślina. A człowiek, gdy umrze, leży bezsilny, a gdy skona, gdzie jest?
Jak wody z morza uchodzą, a rzeka wysycha i znika, tak człowiek padnie i już nie wstanie, dopóki trwają niebiosa, nie zbudzi się i nie powstanie ze swego snu. O, gdybyś ukrył mnie w Szeolu, schował, aż przeminie twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał o mnie. Czy zmarły znowu żyć będzie? Przez wszystkie dni mego zmagania będę czekał, że coś się odmieni. Wówczas zawołałbyś, a ja bym odpowiedział, zatęskniłbyś za dziełem rąk swoich. Choć teraz liczysz moje kroki, nie zważałbyś na mój grzech. Występki moje zapieczętowałbyś w woreczku, a moją winę wybielił. Błogosławiony niech będzie Pan, błogosławione na wieki imię Jego. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan, moja tarcza i moja moc. On jest mym Bogiem, nie jestem sam, w Nim moja siła, nie jestem sam. Słowo lekcji zaczerpnięte jest z listu Pawła do Rzymian, z 14 rozdziału, wersy od 1 do 13. Tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie, bez spierania się o poglądy. Jeden wierzy, że może zjeść wszystko, słaby zaś je tylko jarzyny. Ten, kto je, niech nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie potępia tego, który je. Bóg przecież go przygarnął. Ty kim jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Przed własnym Panem stoi lub upada. Będzie jednak stał, gdyż Pan ma moc go postawić. Jeden robi różnicę między dniami, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech się umacnia we własnym przekonaniu. Kto się troszczy o dzień, dla Pana się troszczy. Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu. I ten, kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt z nas przecież dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Jeśli bowiem żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli zaś umieramy, dla Pana umieramy. Czy więc żyjemy, czy też umieramy, należymy do Pana. Po to przecież Chrystus umarł i ożył, aby panował nad umarłymi i nad żyjącymi. Dlaczego więc ty osądzasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisano bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano i każdy język będzie wyznawał Boga. Tak więc każdy za siebie samego odpowie przed Bogiem. Nie osądzajmy więc jedni drugich, raczej uważajcie, abyście się nie przyczyniali do upadku lub zgorszenia brata. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Alleluja. Alleluja. Złóżmy świadectwo, siostry i bracia, naszej wiary w Boga, który czyni wielkie rzeczy dla nas. Uczynimy to słowami składu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Jak zawsze czynimy to w jedności z całym Kościołem Bożym na ziemi. Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jedynego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Podaję ogłoszenia parafialne. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w retransmitowanych nabożeństwach przez TVP3. Dzisiaj nabożeństwo z Kościoła Zbawiciela w Gliwicach. Wszystkie nabożeństwa są retransmitowane co niedzielę o godzinie 15:50. W najbliższy wtorek posiedzenie Rady Parafialnej o godzinie 18:00. Kancelaria parafialna, tak jak podawałem to już wcześniej, zarówno przy ulicy Kredytowej 4, jak również kancelaria na cmentarzu pracują w zwykłych porach. Ze względu na stale utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń koronawirusem prosimy o korzystanie z kontaktu telefonicznego lub poczty elektronicznej. Bezpośrednie kontakty z obu kancelariami prosimy ograniczyć do spraw wymagających bezpośredniego kontaktu. W najbliższą niedzielę, ostatnią niedzielę roku kościelnego, która przypada na 22 listopada, nabożeństwa odbywają się o zwykłych porach. Do jutra można przekazywać upominki, prezent pod choinkę. Przypomnę, że jest to akcja organizowana przez Centrum Misji Ewangelizacji naszego Kościoła. Paczki w tym roku zbieramy dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii. Szczegóły na ulotkach przy wejściu do Kościoła. Polecam Waszej uwadze też akcję dla pomocy dla uchodźców przebywających w obozie Moria na wyspie Lesbos. Szczegóły też na stronie internetowej i na ulotkach. Akcja trwa do 30 listopada bieżącego roku. Jak widzicie, siostry i bracia, zakończyliśmy wymianę okien zewnętrznych. W tej chwili trwa czyszczenie i naprawa uszkodzeń w oknach wewnętrznych. Stąd rusztowanie. Pierwsze okno już jest gotowe. Jutro wykonujący tę usługę, te prace będą przestawiali rusztowanie w inne miejsce. Mamy do wykonania oczyszczenia i naprawienia 8 okien wewnętrznych, witrażowych, więc w najbliższym czasie te prace jeszcze trochę potrwają. Umiłowani w Panu, w miniony piątek pożegnaliśmy świętej pamięci Piotra Jadwiszczoka, syna Adama Bolesława Jadwiszczoka i Krystyny Lidii z domu Kloc, urodzonego 4 kwietnia 1965 roku w Warszawie. Odszedł do wieczności do Pana 6 listopada 2020 roku w Warszawie.
Odchodząc, pozostawił wśród nas swoją żonę, rodziców, dalszą rodzinę, przyjaciół. Wdzięczni jesteśmy Bogu za Jego służbę, choć boli nas, że tak szybko odszedł na drugą stronę. Wierzymy, że po drugiej stronie łączy się w modlitwie z Kościołem, który już tam jest u Pana i po drugiej stronie wznosi hymn na chwałę Bożą, tak jak czytamy o tym w Księdze Objawienia świętego Jana w 7 rozdziale. Niech Bóg jemu i wszystkich, których wspominamy, da odpoczynek w pokoju, a my pozostajemy w drodze i podejmujemy służbę, by kiedyś stanąć, tak jak świętej pamięci Piotr, przed naszym Panem jako dobrzy słudzy i służebnice Jego. Módlmy się słowami pieśni zapisanej pod numerem 274. Łaska i pokój od tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Dobrą nowinę, którą Kościół wyznaczył do czytania i rozważania w ten dzień, znajdujemy zapisaną w przekazie według świętego Łukasza w 16 rozdziale od 1 wiersza. Powiedział też Jezus do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał zarządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego dobra. Zawołał więc go i powiedział: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawozdanie ze swojej działalności
bo już nie będziesz mógł zarządzać. Wtedy zarządca powiedział sobie: co zrobię, skoro mój pan pozbawia mnie urzędu? Kopać nie mam siły, a żebrać wstydzę się. Wiem, co zrobię, aby ludzie przyjęli mnie w swoich domach, gdy zostanę odsunięty od zarządzania. I zawołał każdego z dłużników swojego pana. Zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten oznajmił: 100 baryłek oliwy. Powiedział mu: weź swoją umowę i napisz szybko 50. Następnie zapytał innego: a ty ile jesteś winien? On zaś odpowiedział: 100 miar zboża. Polecił mu: weź swoją umowę i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił. Synowie bowiem tego świata w swoim pokoleniu są bardziej przebiegli niż synowie światłości. Ja również wam mówię, uczyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby skoro wszystko się skończy, przyjęto was do miejsca wiecznego zamieszkania. Kto jest wierny w najmniejszym i w wielkim, jest wierny. A kto jest nieuczciwy w najmniejszym, ten jest nieuczciwy w wielkim. Zbawicielu, zaskakujesz nas. Dziękujemy ci jednak, że budzisz nas. Czasem z takiej ciepłej, rozmodlonej atmosfery i dajesz nam słowo, które wydaje się być zgrzytem. A jednak i to słowo jest tym, co ma nas umocnić wytrwałej i dobrej wędrówce do ojczyzny, którą mamy u ciebie przygotowaną i darowaną. Obudź nas i pomóż nam zmierzyć się w drodze z tym wszystkim, co jest naszą codziennością, abyśmy rzeczywiście byli dobrymi twymi sługami, służebnicami. Amen. Siostry i bracia, czytanie starotestamentowe z Księgi Hioba pokazuje nam kruchość człowieka. Poruszający jest ten obraz człowieka, który zakończył swoje życie i bez ruchu spoczywa, już nic nie może uczynić. Jest w rękach Boga, który jeśli chce ożywi, jeśli nie, pozostawi go martwym. I rodzi się na podstawie Księgi Hioba i szczególnie tego fragmentu to pytanie o nasze podejście do życia, do przejmowania, do przemijania także. Przypomina mi się stale to, co w jednej z anegdot o mędrcu zostało wyrażone, który przypomniał, że kiedy jest czas pracy, trzeba pracować, kiedy jest czas odpoczynku, trzeba odpoczywać, kiedy przychodzi czas odejścia, trzeba odejść. Wszystko ma swój czas, swoją porę. A naszym powołaniem i naszą powinnością jest umieć rozpoznać czas i wybrać najlepszą reakcję stosowną do pory, do chwili. Czytanie nowotestamentowe pokazuje nam, że nie jesteśmy bezradni wobec chwili. Z jednej strony to, co przychodzi i pojawia się w danej chwili, w jakiś sposób wpływa na nas, kształtuje nas. Ale nie jest tak, że my nie mamy wpływu na to, co dzieje się w danej chwili. Kiedy mówimy o reakcji, to przecież jest to nasze zachowanie się wobec tego, co się pojawia. Na akcję, która dzieje się wokół nas.
I to, jak zareagujemy w słowie, w czynie, albo czasem, kiedy trzeba czekać. To, jak zareagujemy, wypełnia daną chwilę, przygotowuje każdą następną. Zawsze jest tak, że to, co uczynimy, jest rodzajem siania w życiu, mówiąc obrazowo. I po czasie zbieramy owoc naszych reakcji, naszej postawy, naszego zachowania. Paweł mówi, pamiętajcie, że wszystko, co czynicie, przed Panem czynicie i dla Pana czynicie. I wszystko, co czynicie albo czego nie wykonujecie, jest określoną postawą nie tylko przed ludźmi, ale przede wszystkim przed Bogiem, przed którym wszyscy musimy stanąć. Ostatnie niedziele roku kościelnego, siostry i bracia, w taki wyjątkowo wyraźny sposób nam to uzmysławiają. Niektórzy nie lubią ostatnich niedziel roku kościelnego, bo przypominają nam o czymś, co nie jest łatwe. Lubimy słuchać o Bogu miłości, o Bogu, który wspiera, usługuje nam poprzez to, kim jest, jakim jest objawiony w Jezusie Chrystusie. Ale nie zawsze lubimy słuchać, że wcześniej czy później wszyscy, jak słyszeliśmy, musimy stanąć przed Bogiem i zdać sprawę ze swojego życia. Nie wiem, czy pamiętacie, w minioną niedzielę zapytałem, czy was uśpiłem. Biada mi po trzykroć i więcej. Jeśli będąc wśród was, jako powołany do służby dla Boga i wobec was, uśpiłbym was, waszą czujność. Byłbym winien tego, że coś prześpicie, a ja wraz z wami. Bóg jest Bogiem miłości. Jest Bogiem cierpliwym. Jest Bogiem miłosiernym. Jest Bogiem łaski. Bóg chce zbawienia każdego człowieka i daje mu to zbawienie darmo, z łaski. Do nas należy tylko to, by w wierze wyciągnąć, obrazowo mówiąc, swoje ręce i przyjąć ten dar. Biada nam, jeśli lekceważymy to wszystko, co Bóg daje. Biada nam, jeśli gardzimy tym darem. Nie sięgamy po niego. Nie żyjemy nim. Nie cieszymy się nim. Biada nam, jeśli odkładamy wszystko na nie wiadomo kiedy. Skąd wiemy? Kto nam daje gwarancję tego, że jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok, na emeryturze będziemy jeszcze zdolni myśleć, czuć i przyjmować to, co Bóg nam głosi w swojej miłości przez swoje słowo i swoich posłańców? Nie boicie się tego, że coś prześpicie w życiu? Obudźmy się. Zaskakująca jest przypowieść, którą Chrystus opowiada. Helmut Tillich, nieżyjący już, ciekawy bardzo teolog z obszaru niemieckojęzycznego, mówił, że Pan Jezus opowiada swoje przypowieści nieraz z wielkim gestem, wielką swobodą i humorem i w niezwykle suwerenny sposób. I ta przypowieść o nieuczciwym, przebiegłym zarządcy jest jedną z takich przypowieści. Chrystus nie bał się namalować przed swoimi słuchaczami obraz nieuczciwego zarządcy. Powiedzmy sobie wprost,
To był obraz, który oni znali z codzienności. Nieuczciwych wtedy też było wielu. Ale uczniowie byli przyzwyczajeni do rozmodlonej atmosfery wokół swego mistrza. Słuchali historii o ludziach pobożnych, niemal z aureolą nad głową. Nie zawsze docierało do nich, jak Chrystus obnaża takiego świętego, rozmodlonego człowieka, pokazując go jako kogoś świętoszkowatego, a nie świętego. Chrystus używa więc obrazu, który elektryzuje, budzi. Nie próbujmy szukać w bohaterach tej przypowieści, kto jest kim. Nie próbujmy też szukać i określać i przypasowywać postawy moralnej do kogokolwiek. Zarówno Pan, przed którym musi zarządca zdać sprawę, nie jest w porządku. Zauważcie, że spodobała mu się przebiegłość i nieuczciwość swojego zarządcy. Prawdopodobnie był taki sam jak on. Kombinował, kiedy tylko mógł, żeby zyskać więcej, zarobić więcej. Nieważny był dla niego człowiek i czy postępowanie wobec dzierżawców, pracowników jest uczciwe, rzetelnie. Zysk był najważniejszy. Miał więc wiele wspólnego z nieuczciwym zarządcą. Nieuczciwy zarządca też, jak czytamy, nie zauważał człowieka na co dzień. Dopiero kiedy sam popadł w kłopoty, uświadomił sobie, że trzeba być człowiekiem. Ktoś powie późno, ale lepiej późno niż wcale. Zgoda. Tyle tylko, że postanowił być człowiekiem na koszt czyjś. Swojego Pana. Nie dał ze swojego. Dał z tego, co należało do Pana. Cała ta historia jest niezwykle przewrotna. Ma w sobie wiele ciekawych aspektów. Ale chcę zwrócić uwagę na dwa. Po pierwsze, nieuczciwy zarządca uświadomił sobie, że czas, który jest dany człowiekowi, jest niezwykle istotny. To, co dzisiaj już powiedziałem, chwila jest czymś ulotnym z jednej strony. Z drugiej strony jest kapitałem, który mamy i którym powinniśmy mądrze obracać. Zmarnowane chwile nie wrócą. Zaprzepaszczony czas nigdy nie nadrobimy. Wybraliście dzisiaj chwilę. Jesteście. Oby Bóg dał, żeby ta chwila, którą przeżywamy na rozważaniu i modlitwie, była takim ważnym impulsem w waszym i moim życiu, żebyśmy nie przesypiali tego, co ważne, istotne. Uświadomili sobie, że będąc tu i teraz i każdego dnia, będąc tu i teraz, jesteśmy tymi, którzy mają odczytywać czas, w którym żyją, w taki mądry, Boży, godny sposób. I drugi ważny moment w tej historii. Zarówno Pan, jak i zarządca pieniądz traktowali jako rodzaj sprawowania, sposób sprawowania władzy, środek, instrument sprawowania władzy. Pieniądz rządzi światem. Tam co prawda nie czytamy o pieniądzu, ale o towarze, którym handlowano, wymieniano. Wcześniej znali ten towar, pieniądz, jako
mamonę niesprawiedliwości, jak to jest nazwane. Teraz nagle odkrywają jeden i drugi, że można z towarem, którym coś można kupić, na coś wymienić, można uczynić rzeczy dobre, wartościowe. Późno, ale lepiej niż wcale. I Chrystus, jak się wydaje, do tych dwóch momentów w tej przypowieści mocno nawiązuje i podkreśla. Rozpoznanie czasu i odkrycie, że w świecie nawet to, co wydaje się być złe i do cna zepsute, jest takie z powodu naszego ludzkiego podejścia i myślenia. Jeśli wewnątrz zmienimy się, nasze myślenie się zmieni, możemy zacząć robić z tym, co w historii, w przypowieści nazwane jest mamoną niesprawiedliwości, możemy robić rzeczy nowe, dobre. Być może pamiętacie słowo Pana Jezusa, który mówił kiedyś do swych uczniów, ale też do uczonych w Piśmie: nie to kala człowieka, czyni go nieczystym, co z zewnątrz pochodzi. To, co jest w człowieku, co z człowieka wychodzi, to niszczy nie tylko jego, człowieka, ale też czyni nieczystym wszystko, co jest dziełem człowieka. Tak opacznie źle myślącego. Pieniądz sam w sobie nie jest złą rzeczą. Pieniądz sam w sobie nie rządzi. Człowiek. Człowiek, który ma w swoich rękach pieniądz, decyduje o tym, co z nim robi, jak go używa, jak nim obraca. Władza sama w sobie nie jest zła. W Piśmie Świętym czytamy, wręcz jest potrzebna. Ale to, co czynimy z władzy, jaki używamy, liczy się. I decyduje o tym, czy coś jest dobrego we władzy, czy złego. Spróbujmy rozszerzyć to. Wrócić w swoich myślach do miejsc, gdzie na co dzień żyjemy. Dzisiejsza przypowieść skłania nas do tego, byśmy pytali nas, którzy przemijamy. Nas, którzy nie wiemy, kiedy staniemy przed Bogiem. Nas, którzy będziemy musieli rozliczyć się z Bogiem, ze swego życia, ta przypowieść skłania nas do pytania, co robię ze swoim życiem w czasie, który jest mi dany. Jak używam talentów, które mi Bóg dał, swoich emocji, swojego intelektu, swojej woli, dóbr, które mam w swoich rękach, wpływów, które mam w swoich rękach. Kim jestem dla swoich najbliższych, żony, męża, dzieci, krewnych? Jakim jestem? Jaką jestem? Kim jestem jako duchowny wobec was, jako proboszcz w tej parafii? Jak używam swoich wpływów, swojej władzy proboszcza? Jak działamy jako rada parafialna z waszego mandatu? Jak wykorzystujemy możliwości, które mamy w czasie nam danym? Odejdziemy z tego miejsca. Wejdziemy w tydzień, nowy tydzień. Wrócicie do swych codziennych obowiązków. Nie zawsze będziecie mogli jeszcze coś zrobić. Nie tylko w moim życiu. W waszym życiu przyjdzie też taki moment, o którym powiedział Hiob dzisiaj do nas. Odejdziemy. Gdzie będziemy? Przed Bogiem. Idziemy w nowy tydzień. Być może tak jak w Rzymie będziemy toczyli spory w tym tygodniu, dyskusje. Ale warto postawić sobie pytanie, co jest warte czasu, w którym żyjemy? W co zainwestować powierzony nam czas? Czy warto czasem toczyć niekończące się spory, dyskusje,
Warto miotać się czasem w różnych dziwnych sytuacjach i okolicznościach. Czy nie lepiej stanąć obok, czy ponad tym, by sobie, samej, samemu i by innym uświadomić, nasze życie, moje i Twoje życie jest drogą, która kończy się spotkaniem z Panem, z Bogiem. Nie jest tak, że skończy się wszystko i już nic nie będzie. Niektórzy tak sądzą. Możemy powiedzieć, przekonamy się. Ja wierzę Bogu. Wszystkich, którzy wierzą Bogu, proszę i wzywam. Obudźmy się. Nie śpimy. Wykorzystajmy czas, który Bóg nam daje. Wszystko, co widzimy w tym świecie jako złe, niedobre, jeśli takim jest, to może dlatego właśnie, że w swoim chorym, złym patrzeniu dobre rzeczy uczyniliśmy strasznymi, wyniszczającymi. Z miłością zrobiliśmy straszne rzeczy. Tak wiele nazywamy miłością, choć nie jest miłością. Z nadzieją zrobiliśmy straszne rzeczy do tego stopnia, że ukuliśmy i przekonaliśmy wielu, że nadzieja to matka głupich. Zamiast pamiętać o tym, że nadzieja jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć. I nadzieja oparta na prawdziwych przesłankach zawsze spełnia się. Również ta nadzieja pokładana w Bogu. Z dobrych, materialnych rzeczy uczyniliśmy coś, czym z jednej strony brzydzimy się, wskazujemy jako coś złego, z drugiej strony sięgamy po to z chciwością, łapczywością. Obudźmy się. Zacznijmy robić dobre rzeczy z tym, co jest mamoną niesprawiedliwości. Zostawimy kiedyś wszystko. Również to, co nagromadzimy, nałapiemy dla siebie. Obyśmy zostawili to jako coś, co będzie przykładem, wzorcem, jak można ze zohydzonych, przekształconych w niesprawiedliwość spraw dzięki nawróceniu i odrodzeniu dla Boga uczynić rzeczy dobre i piękne. Być może są takie sprawy w życiu, które są już nie do uratowania. Może. Zostawmy je. Odrzućmy je. Przyjmijmy to, co dobre. Siostry i bracia, nie bójmy się Boga. W takim sensie nie bójmy się, że uciekamy przed Nim. Okazujmy cześć Bogu, respekt poprzez słuchanie Jego słowa, przyjmowanie Jego wskazań. Stawajmy z pokorą przed Nim, uczmy się Jego wskazań. I czyńmy rzeczy piękne i godne w tym świecie. Nieważne, jaki jest czas, jakie są okoliczności. Naturalnie już powiedziałem, one czasem wpływają na nas. Ale z naszej strony powinna być reakcja mądra i godna, aby stało się to, o czym Chrystus mówi, byśmy nie byli mniej roztropni od przebiegłych ludzi tego świata, ale byśmy jako synowie i córki światłości żyli w godny, mądry, piękny, dobry sposób, by Bóg mógł być z nas zadowolony, dumny jako swoich sług i służebnic. Jeśli w małych, codziennych sprawach nie jesteśmy uczciwi i wierni Bogu, jak możemy być w wielkich sprawach wierni? Modlimy się czasem o wielkie sprawy dla siebie, dla świata. A może trzeba zacząć od tych
prostych, codziennych, rodzinnych, sąsiedzkich, kościelnych spraw, które są pod naszą ręką, by je zmienić i lepiej ukształtować. Niech Bóg da wam, mnie, wiele mądrości, byśmy umieli to uczynić. W Jego mocy i dla Jego chwały i dobra wspólnego. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg niech nas w zupełności poświęci, aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. Z pieśni 274 śpiewamy zwrotki od czwartej. Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, którymi zasłużyłem na Twe doczesne i wieczne kary. Żałuję za nie szczerze i z całego serca
i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Amen. Przed obliczem Boga pytam każdą i każdego z was, czy żałujesz za grzechy swoje? Jeśli tak, przed Bogiem wyznaj, żałuję, żałuję. Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Ojcem Niebiańskim przez Chrystusa, Twego Zbawiciela? Jeśli tak, przed Bogiem wyznaj, wierzę, wierzę. I czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego odwrócić się od grzechów przed Bogiem wyznanych i poprawić swoje życie? Jeśli tak, odpowiedz: pragnę, pragnę. Jak wierzysz i jak pragniesz, tak niechaj ci się stanie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział do swych apostołów: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jako powołany sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii na Twoje wyznanie zwiastuję Ci łaskę Bożą i odpuszczam wszystkie grzechy wyznane w cichej i głośnej modlitwie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim, którzy słyszą Boże wołanie i nie pokutują, mam obowiązek w duchu miłości napomnieć ich i przypomnieć, że grzech im jest zatrzymany do czasu, kiedy odpowiedzą na Boże wołanie i zaproszenie przez wyznanie grzechu i przyjęcie Bożego przebaczenia. Módlmy się. Łaskawy, dobry Panie, ten dzień jest Twoim darem dla nas. Nie tylko jest czasem odpoczynku dla naszego ciała, ale jest dobrym czasem zatrzymania, w którym mówisz do nas przez swoje słowo. Dziękujemy Ci za tę łaskę, że znowu wołasz, znowu mówisz, znowu upominasz. W tym wszystkim szukasz nas, bo chcesz nas zbawić. Nie pragniesz naszej zguby, ale naszego ratunku. Nie tylko tam po drugiej stronie, ale już teraz, w tym życiu. Chcesz nas uczynić dobrymi sługami i służebnicami Twoimi, dziećmi Twoimi. Nazywasz nas nawet przyjaciółmi, bo wszystko nam odsłoniłeś. Chcesz, byśmy na Twoją miłość odpowiedzieli naszą miłością i służyli Ci, wielbili Cię, byli z Tobą, kochając Cię z całego serca, myśli, duszy i siły naszej. I byśmy tę miłość do Ciebie i doświadczenie Twojej miłości wobec nas przekładali na miłość wobec bliźnich naszych i miłowali ich tak, jak siebie samego, siebie samą. Dziękujemy Ci, łaskawy Panie, że możemy wejść w nowy tydzień z Twoim Słowem. Daj, by było dla nas Twym światłem na naszej drodze. Niech ono rozbrzmiewa w nas, rezonuje, wpływa na nasze myślenie i nasze działanie. Prosimy Cię, Boże, abyś dał nam Twą mądrość w codziennych, zwyczajnych, szarych, małych sprawach. Spraw, byśmy wszędzie tam, gdzie nas posyłasz, poprzez Ducha, którego nam dajesz, czynili ten świat lepszym, innym. Nie w naszej mocy, ale Twojej. Daj, byśmy na nowo zaczęli dostrzegać piękno, kolory, smaki, brzmienia w tym świecie. Pomóż nam odbudować jeszcze to, co jest do odbudowania i co jest po naszej stronie i w naszej mocy. Wiemy, że nie oczekujesz od nas rzeczy niemożliwych,
Ale to, co możliwe, dałeś nam i obdarowałeś nas wolnością, odpowiedzialnością, rozumem i wolą, abyśmy podejmowali nasze codzienne zadania. Pomóż nam działać, kiedy czas działania przychodzi. Pomóż nam czekać, kiedy jeszcze jest czas oczekiwania. Pomóż nam mówić z odwagą, rozwagą i Twojej mądrości, kiedy przychodzi czas mówienia. Pomóż nam milczeć, kiedy przychodzi czas milczenia. Ucz nas właściwych reakcji i postaw w każdym czasie. Ucz nas robić dobry użytek z tego, co zostało w naszej zachłanności, pysze, egoizmie, co zostało zatracone, zohydzone. Sprawa, byśmy robili dobry użytek z rzeczy materialnych, byśmy z nich korzystali, ale też zgodnie z przykazaniem miłości byli otwarci, mądrzy wobec innych i dzielili się w dobry, mądry, godny sposób tym, co w swej dobroci nam dajesz. Dziękujemy Ci za tych, którzy nas poprzedzali i którzy byli dobrym przykładem. Spraw, byśmy i my w swoim życiu i postępowaniu nie wywoływali zgorszenia, ale byli dobrym przykładem dla innych. Uczyń nas, także nasz zbór, nasz Kościół, Twoim światłem tej ziemi i błogosławieństwem dla naszego środowiska. Dziękujemy Ci za wszystkie dobre dzieła, które były i są podejmowane. Dziękujemy Ci za ludzi dobrego serca i dobrej woli w naszej parafii, w naszym Kościele. I wszystkich, którzy żyją wokół nas, w naszym społeczeństwie. Chroń nas przed świętoszkowatością, nieuczciwością w naszej pobożności. Uczyń nas ludźmi na miarę Chrystusa poprzez naśladowanie Go. Dziękujemy Ci, że możemy przed obliczem Twoim wspomnieć i prosić o tych, którzy samozaparciem i wielkim oddaniem służą bliźnim swoim. Prosimy o błogosławieństwo dla zmagających się z biedą, cierpieniem. Daj nam oczy otwarte, byśmy chcieli ich wspierać. Prosimy o tych, którzy niosą pomoc chorym na COVID-19, na inne choroby, narażając swoje życie i zdrowie. Chroń ich, wspieraj i błogosław. Daj wiele mądrości i rozwagi tym, którzy odpowiadają za organizację, zarządzenie, aby nie były zaprzepaszczane szanse i możliwości, które mamy. Dziękujemy Ci, Boże, za dzieci, za młodzież, za pedagogów, nauczycieli, którzy z oddaniem w tym trudnym czasie starają się czynić wszystko dla ich wychowania i edukacji. Powierzamy, Boże, Twojej opiece też tych, którzy nas wyprzedzili do wieczności. Także naszego brata Piotra. Wdzięczni za jego życie, jego obecność, jego służbę w życiu najbliższych i naszej parafii. Otocz swoją opieką tych, którzy pogrążeni są w żałobie i smutku. Pociesz ich. Nasze słowa nie wystarczą. Bądź obecny przez Ducha swego Świętego w ich życiu i prowadź ich w Twojej mocy. Za wszystko zaś, co nam dajesz w swej dobroci i to więcej, niż potrafimy o to poprosić, dajesz nam więcej, niż potrafimy to dostrzec. Tobie niech będzie cześć i chwała teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Pan niech będzie z wami. I z Duchem Twoim. Wznieście swe serca. Wznosimy je do Pana. Dziękujmy Panu Bogu naszemu. Słuszną to i sprawiedliwą. Zaprawdę jest godne i słuszne Tobie, Stwórco życia i Boże wszelkiego dobra,
zawsze i wszędzie dziękować przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim Twoje Królestwo stało się widzialne. On poszedł przygotować nam miejsce w naszej niebiańskiej Ojczyźnie i przyjdzie powtórnie, aby ostatecznie objąć panowanie. Dlatego chwalimy Cię ze wszystkimi, którzy już weszli do obietnicy Twojej i śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Wszechmogący Boże, nasze życie na tej ziemi jest kruche i nietrwałe. Dziękujemy Ci, że pozwalasz nam żyć nadzieją na prawdziwy dom w niebiosach. Prosimy, poślij swojego Ducha, abyśmy w tych darach chleba i wina zakosztowali Twojej wspaniałej bliskości i przyjęli Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na którego powtórne przyjście czekamy i prosimy, przyjdź rychło, Panie. Przyjdź, Panie Jezu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Wspominamy Jezusa Chrystusa, Jego narodziny w biedzie, Jego życie i wspólnotę stołu, Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie i prosimy Cię, Ojcze, połącz w jedno ciało Jezusa Chrystusa wszystkich, którzy tu i na całym świecie przystępują do Jego stołu. Przez Niego, z Nim i w Nim, Tobie, Wszechmogący Ojcze, Ojcze, w jedności Ducha Świętego, wszelka chwała i cześć teraz i zawsze. Amen. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen. Droga siostro i drogi bracie w Chrystusie, oto wszystko jest już gotowe.
pójdźcie, zobaczcie i skosztujcie, jak dobry i jak łaskawy jest Pan, a Jego pokój niech będzie z wami wszystkimi, teraz i zawsze. Amen. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się.
Tak posileni prawdziwymi darami ciała i krwi Pana naszego Chrystusa, idźcie w pokoju, a Bóg niech was strzeże i prowadzi teraz i zawsze. Amen. Módlmy się. Miłosierny Boże, nasz Wybawco i Sprawiedliwy Sędzio, wzmocniłeś nas przez tajemnicę swojego sakramentu. Niech Twój Duch uczy nas z radością naśladować Chrystusa w miłości do Ciebie, naszych bliźnich i całego stworzenia, abyśmy nie byli zawstydzeni, gdy staniemy przed Tobą w dniu sądu. O to prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Alleluja. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Alleluja. I niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen. Przyznaj się.